Hej wszystkim, z tej strony Czarmin, witam was bardzo serdecznie u Akazakiego. No i co kochani, siedzimy sobie i rozmawiamy, gadamy, jemy, czyli to co pary robią najlepiej. Poza oczywiście innymi rzeczami. Także no, lecimy słuchajcie. Tak jak powiedziałaś, wciąż uczę się, żeby sobie z tym wszystkim poradzić. Ale myślę, że podjąłem dobrą decyzję, jeżeli chodzi o to co zrobiłem na przyjęciu. No i w sumie dzięki temu skończyło się na niczym. W przyszłości prawdopodobnie wciąż będę zmagał się, żeby podjąć takie trudne decyzje. Jestem tego świadomy, że ludzie nie zmieniają się od tak. Jestem pewien, że ta część mnie, która jest tchórzliwa i samolubna, i ta część mnie, która chce żyć dla swoich zachcianek albo jakichś tam chęci, tak szybko się nie zmieni. Ale wciąż myślę, że mogę się bardzo rozwinąć, czy to mentalnie, czy fizycznie. Powoli ruszam do przodu. Ja nie będę na siebie aż tak bardzo wymagał zmian, ale chcę przekształcić moje słabości w moje siły. I właśnie tak ostatnio się czuję. Zakończył to, a jego oczy, z jego oczu wydzierała taka prawda, przytaknęłam. Już nie mogłam dostrzec w nim tych takich oczu bez wyrazu, jakie on miał, kiedy się po raz pierwszy spotkaliśmy. Przecież nie musiał natychmiastowo siebie zmieniać. Musiał tylko zacząć dbać o siebie samego i powolutku rozwijać się. Nawet jeżeli się bał, albo czuł się słaby, albo może coś mu się nie udało. Razem możemy to wszystko przezwyciężyć i wtedy staniemy się silniejsi. I wraz z tym nasze szczęście będzie rosło. O, jakie to piękne. No nic, dziękuję, że wysłuchałaś mojego gadania. Wiesz, troszeczkę wstydzę się o czymś takim mówić. Wiesz, poczułam, jakbym dzisiaj się wiele o tobie dowiedziała. Nieśmiało uśmiechnęłam się, a wtedy Okazaki zmienił temat na mnie. No dobra, a jak jest z twoją rodziną? Wiesz, wiem, że Kazuki to twój brat, ale co z twoimi rodzicami? Czy są tak mili jak ty? Aha, wiesz, raczej powiedziałabym, że są bardzo wymagający. Bardzo często porównywali mnie z Kazukim i krzyczeli na mnie cały czas. Jak coś, to przepraszam za pociąg. Powiedzieli, że tylko mężczyzna może nieść dalej rodzinę, więc dzięki Bogu Kazuki się narodził. I wiesz, inne takie rzeczy, które bardzo mnie bolały. Naprawdę musiało być ciężko, kiedy byłeś dzieckiem. No to jest takie typowe, tak? Myślenie pod tytułem kobieta nie może odziedziczyć. Jezus Maria, w jakich czasach żyjemy w tej grze? Nie przypominam sobie, żebym tak naprawdę przepadała za moimi rodzicami, a to jest bardzo przykre. Oczywiście ja nie życzę im nic złego i naprawdę byłam im wdzięczna za to, że mnie wychowali, ale w sposób, jaki mnie traktowali, troszeczkę przyćmiło to bycie rodzicami. Kazuki spełniał wszystkie zachcianki moich rodziców, no i pozostawało mi to wiele nieciekawych spraw i bagażu. Wiesz, ja zawsze myślę, że nie mogę być usatysfakcjonowana z tego, jaka jestem albo jak jest. I właśnie z tego powodu chcę następnym razem, żeby rodzice wysłuchali mnie i żebyśmy doszli do jakiegoś porozumienia pewnego dnia. Ale czemu tak się czujesz? Okazaki zadał mi takie proste pytanie. A dlaczego nie? Czy to nienormalne? Moi przyjaciele byli tacy sami. Wiesz, ja nie myślę, żebyś musiała zmuszać się do lubienia kogoś, kogo najwyraźniej nie lubisz.
それに越したことはないけど。Jeżeli porozumiecie się po tym, jak już opowiesz im swoje szczere uczucia, w takim razie to będzie dobrze. わからなくても好きがあるなら、jeżeli możesz kochać mnie bez zrozumienia mnie, to prawdopodobnie możesz nie lubić ludzi, których rozumiesz. Naprawdę nie jesteś zmuszona do tego, żeby kochać swoich rodziców. Jałcie, jak tu leci, kurczę. 自分がどうしたいか。To twoje życie. それが一番大事。A więc musisz mieć na priorytecie to, czego ty chcesz. Jeżeli chcesz kogoś wyciąć ze swojego życia, w takim razie powinnaś. Przynajmniej ja tak myślę. Znaczy wiadomo, no Ichika tutaj akurat no, nie miała ciekawego dzieciństwa i ci rodzice nie są jacyś wybitni, ale no i tak, rodzina to rodzina. Jaka by nie była. Naprawdę nie spodziewałam się tych wszystkich słów od Okazakiego. Myślałam, że rodziny powinny się dogadywać. Ale słysząc, jak on akceptuje mój emocjonalny bagaż i mówi o tym, że tak naprawdę nie muszę niczemu stawiać czoła, to sprawiło, że ten ciężar z mojej klatki piersiowej znikł. Jesteś pewien? Czy to naprawdę w porządku dla mnie ich nie lubić? No pewnie, Kazuki to zrozumie, prawda? Raczej tak. Jest lepszym bratem niż na którego za... niż na którego mnie stać, tak to chciałam powiedzieć, albo zasługuje, o tak, przepraszam, miałam taki brain freeze. Kazuki był bardziej do wszystkiego dopasowany i zebrany w sobie niż ja. Ciężko się uczył, ale nigdy nie porzucił swoich marzeń i to naprawdę było niesamowite w moim małym bracie. Właśnie teraz mieszkamy razem, ale za niedługo tak on sam wyfrunie z gniazdka. I kiedy to zrobi, myślę, że będę samotna. No i potem masz chłopaka, nie? Uśmiechnęłam się i musiał być to uśmiech niemal matczyny. Okazaki spojrzał na mnie. Porządku, w takim razie ja będę twoją rodziną, Ichika. Co? Kazuki-kun no kawari ni wa narenai kara. Nie mogę zastąpić Kazukiego, ale z pewnością jest inna pozycja, która jest otwarta. Zawsze będę przy tobie, będę cię wspierał. Co ty na to? Co? Ty masz na myśli... Czy naprawdę mogłam taką ofertę zaakceptować? Czyżbyś właśnie nam się oświadczał, misiu? Zważyłam w sobie, co tak naprawdę znaczyła jego oferta i mocniej ścisnęłam dłonie na szklance z winem. Przemyślenia zaczęły powoli iść moimi palcami. Hej. Naprawdę wiele się spodziewał, mówiąc to wszystko. I z jakiegoś nagle powodu potknął się, a to mnie przestraszyło. Co się stało? Poczekaj chwilkę. Staram się znaleźć odpowiednie słowa. Poczułam się naprawdę zmęczona po tym, jak zareagował. Ale z drugiej strony, może starał się właśnie powiedzieć mi coś bardzo ważnego. Nie strasz mnie tak. Naprawdę rzadko jesteś taki poważny. Naprawdę? Dokładnie. Zazwyczaj mówisz po prostu to, co ci przychodzi na myśl. Ichika, ostatnio jesteś dla mnie taka niemiła. Ona przeważnie jest niemiła. Zaśmiałam się, patrząc, jak Okazaki pokazuje, że jest niezadowolony. No i przez ten cały czas nazywasz mnie Okazakim. O, wybacz, po prostu tak już mam. Ale wcześniej byłaś taka milusia do Saekiego i mówiłaś mu po imieniu. No i znowu o tym mówisz? No i na dodatek to ja zawsze jestem tym, który musi cię pierwszy pocałować. Jakbym słyszała, że jedyna. Jeżeli o to chodzi... Oho, no i teraz zachowywał się jak dziecko. No i ja chcę całusza. Upiłeś się? Okazaki szybko spojrzał na mnie i dotknął się po policzkach. No tak myślę, wiesz, w głowie mi tak jakoś lekko.
Hej, myślałam, że tobie dobrze idzie pić, ale dobrze się czujesz? Nie, nic mi nie jest. Prawdopodobnie powinienem iść do domu. Tak, bo będzie mi bardzo smutno, jeżeli będziesz musiał iść, ale jeżeli chodzi o twoje zdrowie, to ono zawsze jest na pierwszym miejscu. Nie o to mi chodzi. Naprawdę czułbym się źle z tym, jeżeli bym tutaj został. Ha? Co masz na myśli? Zrobię ci złe rzeczy. Misiek. Wiesz, naprawdę jestem agresywny, jak się upiję. Jaaać. Agresywny, co masz na myśli? Wiesz, może nie powinna była pytać. Wiesz, mogę się naigrywać z ciebie troszeczkę za bardzo. Słuchaj, mi się wydaje, że ty zawsze to mi robisz. No to będę robił jeszcze więcej? Zaśmiał się, a ja wzdrygnęłam się. Ale zaraz potem jego dłoń znalazła się na moim ramieniu i ja nie mogłam się odsunąć. Czy mogę zrobić okropne rzeczy tobie? Wiesz, ja bym wolała, żebyś robił cudowne rzeczy mi, nie wiem jak reszta. Jego twarz była coraz bliżej mojej, a ja czułam jego oddech. Okazaki. I zaraz potem jego głowa osiadła na moim ramieniu. Wybacz, ja chyba naprawdę się niezbyt dobrze czuję. Może ja się położę? Oczywiście, jasne, zaraz ci przygotuję łóżko. Wstałam, żeby zacząć przygotowywać łóżko, ale zaraz on dotknął mojej nogi. Nie, tu będzie dobrze. Właśnie tutaj. O, jakie to słodkie. Boże, my łapę mamy jak jakiś stary dziad. Iku. Położył się na moim kolanie, tak jak kotek. No już, już powinieneś się normalnie położyć. O, teraz ty chcesz się ze mnie naigrywać? Dlaczego to się dzieje? No tak, jaki typ mężczyzny śpi na łóżku swojej dziewczyny i nic tam nie robi. Aha. Słuchaj, wiesz, że możesz to użyć jako normalnego łóżka? Ten jaki niezadowolony. Jego policzki były gorące na moim kolanie. Spojrzałam na miejsce, gdzie jedliśmy i zauważyłam, że butelka z winem jest kompletnie pusta. Bardzo dużo rozmawialiśmy i nawet nie zauważyłam, ile żeśmy wypili. Chociaż wcześniej mówił, że jest w stanie dosyć dużo wypić, naprawdę chyba musiał być bardzo zmęczony. Hej, wiesz, że bardzo cię kocham. A to nagle skąd wziąłeś? Ale wiesz, nie bardzo wiem, jak o tym powiedzieć. To takie frustrujące. Naprawdę? Mi się wydaje, że przecież zawsze mówisz mi, jak bardzo mnie kopkasz. Ale to nie brzmi poważnie, prawda? Myślę, że to ty tak uważasz. Wiesz, czasem rzeczy, które mówię, sprawiają, że aż się wzdrygam. Ojejku. Jeżeli o to chodzi, to tak, rozumiem, w czym jest problem. Sitoko niemiło. Ale ja kocham to w tobie też. Ojejku, misiek nam zaraz odpłynie. Jesteś bardzo przytulaski. Przytlaśny, czasami skupiony za bardzo na sobie, no i oczywiście nigdy nie zmieniasz zdania, ale z drugiej strony jesteś też miły, kochany i ciężko pracujący. To właśnie dlatego kocham cię bardziej niż kogokolwiek innego na tym świecie. Czy to tobie nie brzmiało poważnie? Nie, tym razem było bardzo poważne i jestem taki szczęśliwy. Słysząc jego głos przepełniony uczuciem, spojrzałam na jego twarz. Nie chciał spojrzeć mi w oczy, ja zauważyłam, że jego policzki są bardzo różowe. To nie fair. Ty takich rzeczy nigdy mi nie mówisz. Ale mówisz to właśnie w tym momencie. To nie fair. Tak nie będziesz pamiętał. Ach, jaki on czerwoniutki.
Zawsze troszeczkę się oczywiście tam różowo-czerwienił, o to chciałam powiedzieć, kiedy był szczęśliwy, ale to był naprawdę niesamowity moment, w którym tak wyglądał. Może naprawdę się upił. Nie przypominam sobie, żebyś tak bardzo często robił się czerwoniutki. Przepraszam bardzo, to ty jesteś czerwieńsza niż zawsze? Wydaje mi się, że jest to pierwszy raz, kiedy się w ten sposób czuję. No i wiesz, na dodatek nie mogę znaleźć odpowiednich słów. Nie mogę myśleć o niczym takim spoko, co mógłbym powiedzieć, ale jestem żałosny, co nie, to jest takie frustrujące. Nie, ja naprawdę cieszę się, że pokazujesz mi część siebie, jakiej nikt inny dotąd nie widział. Wiesz, ale mężczyzna, którego ja sobie wyobrażałem w moich imaginacjach, był o wiele bardziej olśniewający niż taki zwykły ja. Wiesz, końców możesz już przestać, że tak powiem, być we mnie zakochana pewnego dnia. Hej, jak wiele razy muszę ci mówić, że to się nie stanie? No cóż, ja wiem, że nie, ale pewności nie mam. To nie tak, że ci nie wierzę, ale ja zawsze chcę się starać bardziej dla ciebie. Wiesz, może ja wciąż jestem trochę przestraszony. Bycie w związku, romans, miłość. To wszystko takie jest nierozwiązalne. Niemożliwe do rozwiązania. O, to chciałam powiedzieć. Tak. No i na koniec to zawsze ja chcę być bliżej ciebie. Jeszcze bliżej. Kiedy staram się być cieplusi na twoich kolanach, to tylko połowa powodu, dla którego to robię. Okazaki już zamknął swoje usta i położył się z powrotem na moim kolanie. Chyba wiem, jak Okazaki się czuje. Prawdopodobnie nigdy nie uda mu się pozbyć tych niepewności, nieważne jak wiele czasu ze sobą razem spędzimy, co jest bardzo niedobre, kochana. Tego nie polecam, bo to jest takie typowe, szczeniackie trochę zachowanie. Jak macie stworzyć zdrowy związek, jak każdy z was się martwi, że zaraz odejdziecie, no co, ja nie wiem. Ale dobrze. No cóż, była to po prostu część bycia z jakąś inną osobą, ale mi się wydaje, że to tylko tak na początku. Wiadomo, na początku każdy się stresuje. Jezus Maria, zrobię to, to mnie zostawi. O Boże, spojrzę na tamtą, to też się zmieni. Ale potem jesteście ze sobą, bo jesteście po prostu ze sobą szczęśliwi i wiecie, że z nikim innym takiego szczęścia nie zaznacie. I nawet nie próbujecie tego szukać, bo jest wam to niepotrzebne, bo już macie kogoś, kto jest nierozerwalną częścią waszego życia. Tu się rozgadałam troszeczkę, wybaczcie. Także lecimy dalej. Też chcę mu coś dać. Zastanawiam się, co mogłabym zrobić, żeby sprawić, żeby on przestał się tak bardzo zamartwiać. Ja też chcę być z tobą bliżej. Jeżeli nie zrobię czegoś, co popchnie nas jakby w taką stronę, nasza relacja prawdopodobnie się nie rozwinie za bardzo. To nie było w porządku, żebym zawsze zachowywała się pasywnie. Szczególnie jeżeli chodzi o ukochaną osobę taką jak on, która sprawia co chwilę problemy. Musiało być coś tutaj, co mogłam zrobić. Coś, co pokazałoby, że nasza miłość po prostu tak nie zniknie. No i chciałabym, żeby zrozumiał to we właściwy sposób. Cicho przełknęłam ślinę, a zaraz potem przygotowałam siebie na powiedzenie tych słów. A więc, no matko, poślubisz mnie albo oddasz mi swe życie. Nie no, słuchajcie, myślę, że poślubisz mnie troszeczkę zbyt bezpośrednie, także no ja raczej zrobiłabym to. Ale nie wiem, jak spierdzielę, to będzie chyba patent, ale no dobra, trudno. Oddasz mi swe życie? Ej,
Co to jest za odpowiedź? Zaczął mrugać parę razy, tak jakby próbował zrozumieć, co miałam na myśli, a zaraz potem uśmiechnął się niepewnie. Ale wiesz, ono już twoje jest, przecież ci wcześniej mówiłam, prawda? Od teraz ja należę do ciebie. To chyba nie jest taka odpowiedź, jak ona chciała. Ale ja chcę coś więcej poza tymi słowami. Okej, wyjdziesz za mnie? O Jezu, tego się nie spodziewałam. Z całą determinacją zadałam mu to pytanie, a on odpowiedział mi z... Misiek, ty zaraz wylecisz przez okno, wiesz? Na jego twarzy było widać najgłupszą ekspresję, jaką mógł zrobić. A jeszcze dziady tam tutaj skończyli. No ale chamstwo! No dobra, słuchajcie, chapter 4, ale jestem niezadowolona. Ale cham i prostak. Ona mu się tego uświadcza, a ten co? O Jezu, chyba poszłyśmy się nachlać do baru, o Jezu. No dobra. Narodo. Sorede. Tak, a więc rozumiem, że twoje uczucia jakby do niego dotarły, ale to o tym się, słuchajcie, dowiemy w przyszłym tygodniu, bo ja niestety nadal choruję, nadal mam troszeczkę anginę, także też nie mogę sobie tego gardła za bardzo nadwyrażać. Także słuchajcie, dziękuję, Okazaki to głąb totalny, no głupszego dziada to chyba nie widziałam na tym świecie, ale dobrze, w takim razie my sobie pogadamy tutaj z naszymi koleżkami w przyszłym odcinku, także trzymajcie się, pa, pa!